Dobry wieczór Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy-Znicz Pruszków. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Razem z nami trener drużyny gości, pan Grzegorz Szoka, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Dzień dobry, witam wszystkich. No myślę, że szalony mecz za nami i mecz, w którym myślę, że wiele rzeczy było poza kontrolą, dłuższymi fragmentami poza kontrolą naszego zespołu. Na pewno pierwsza połowa nie była dobra w naszym wykonaniu. Nie wiem, czy tak szybko strzelony gol spowodował to, że mieliśmy w głowie przede wszystkim to, żeby nie stracić bramki. Na pewno duża zasługa zarówno w pierwszej połowie, jak i w drugiej Piotrka Misztala, naszego bramkarza, który bardzo dobrze bronił na przedpolu i te dośrodkowania gdzieś tam wyłapywał, wychodził odważnie i to nas utrzymywało, że tak powiem, przy życiu. Druga połowa dużo lepsza. Po korekcie w ustawieniu naszej linii pomocy zaczęliśmy się dłużej utrzymywać przy piłce. Zawodnicy wzięli odpowiedzialność za piłkę i wyglądało na to, że po prostu pójdziemy po drugą bramkę. Mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy dwa uderzenia, można powiedzieć, z trzeciego metra. Niestety nie strzeliliśmy. No i w takim momencie, kiedy dobrze się czuliśmy, zagraliśmy w bramce, żeby, można powiedzieć, zamknąć ten mecz. Dostaliśmy drugą żółtą kartkę, czerwoną, no i można powiedzieć, że to bardzo skomplikowało nam mecz. Przez jakiś czas dobrze się broniliśmy, no ale ta bramka wpadła. Tutaj znów zrobiliśmy zmiany i trzeba powiedzieć, że pochwalić naszych młodzieżowców, którzy weszli w ciężkim momencie, zarówno Adrian Kazimierczak, jak i Kacper Flisiuk, dali dobry impuls. Czerwona kartka w końcówce meczu też na pofału na Adrianie. No i można powiedzieć, że siły się wyrównały, ale końcówka nerwowa, mieliśmy jakieś wyjścia, ale wiadomo, po tej 15-20 minutach, gdzie graliśmy w osłabieniu, też już tych sił nie było, żeby szturmować tą bramkę i myślę, że po prostu musimy szanować ten remis. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS-u Tychy Artur Skowronek. Panie trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. No, drużynie potrzebne są zwycięstwa, są punkty, żeby złapać po prostu kulturę gry, płynność gry, więcej spokoju w tym, co my chcemy robić na boisku. Ale na pewno to jest trudno, kiedy tak rozpoczyna się mecz, gdzie bardzo szybko dostajemy rzut karny i wtedy na pewno pojawia się wiele myśli w głowach piłkarzy, ale starali się, żeby je wszystkie szybko wyrzucić i starali się te śmieci z głowy wyrzucić i myślę, że pokazali, że bardzo mocno dążyli po nie jednego, tylko dzisiaj gola. Natomiast na pewno w pełni rozumiem kibiców, ich zdenerwowanie, w pewnych momentach już frustrację, bo oczywiście, że my również oczekujemy czegoś więcej, przede wszystkim punktów i zwycięstw. Natomiast nie mogę drużynie odmówić tego, co robiła na boisku w kontekście tego, żeby wydarzył się inny wynik i żebyśmy wreszcie dzisiaj zapunktowali pełną pulą. Nie chciałbym więcej teraz mówić. Przepraszam Was, dziennikarze, jeżeli nie jest to konkretne. Dlatego myślę, że ewentualnie przejdźmy od razu do pytań. Jestem do dyspozycji. W takim razie są pytania, poprosimy. Wigo.pl, Wigra z Słowakiem, Japon Seria, też 7 meczów bez zwycięstwa. Dzisiaj już ta pasta w sumie licząc Puchar Polski jest dłuższa. Kibice pytali, kiedy zwycięstwo. To jak teraz kibice mają reagować pozytywnie na to, że widzą, że tutaj tego impulsu brakuje? No nie oczekuję tego. No, przed chwilą to powiedziałem, że rozumiem tą sytuację i na pewno jej nie akceptujemy, no bo nikt takiej sytuacji nie chce. No, rzeczywiście w Wigrach miałem taką sytuację i odwróciliśmy kartę, dobrze grając w piłkę i robiąc najlepszy wynik w historii tego klubu, ale to jest historia, to jest przeszłość. Tu i teraz po prostu potrzebna jest sprawa, tak, to prawda, impulsu. Impulsem jest najlepszym zwycięstwo. No, nie chciałbym mówić o przebiegu meczu, bo myślę, że statystyki już bardzo dużo mówią. No i jakby z perspektywy całej sytuacji drużyny, to nie ma na czym tutaj dyskutować, po prostu trzeba wygrywać.
Dzisiaj mam wrażenie, że tutaj przede wszystkim ta czerwona kartka dla przeciwnika troszkę pomogła, no bo akurat w tych fragmentach, gdy tutaj ta czerwona kartka była, no to ta gra GKS trochę nie wyglądała tak dobrze. Ta pierwsza połowa była obiecująca, ale z drugiej strony znowu zawiodła skuteczność. Jak tutaj ma Pan tutaj pomysł na to, żeby trafić do zawodników, skoro tutaj przeprowadzają te sytuacje? Może i chaotyczne, ale one są, a jednak tutaj to się nie kończy trafieniami, bo jak się spojrzy na statystyki, 24 strzały i tylko 5 celów. To prawda i to jest połączone z tym, że na pewno brakuje spokoju w trzeciej tercji, bo my w tą trzecią tercję widać, bo dzisiaj bardzo łatwo wchodzimy. Znicz to ekipa, która od 5 tygodni nie przegrała meczu z czołówką tej ligi. My dzisiaj bardzo łatwy sposób w te pole karne wchodziliśmy, ale tam rzeczywiście brakuje konkretów, po prostu brakuje konkretów, czyli celnych strzałów, żeby zmusić przeciwnika do błędu i strzelać gole. No, my przez cały tydzień pracowaliśmy w polu karnym, właściwie z niego nie wychodziliśmy. Te bramki padały, ale to jest trening w lidze. Potrzeba spokoju i konsekwencji. Jak mieć spokój, skoro terminarz Wisła, Arka, Górnik Łęczna i Mistrz Legnica przed GKS-em tych trudno tutaj wnioskować, aby mogło być lepiej, skoro do tej pory nie było dobrze? No, myślę, że terminarz co tydzień będzie trudny w tej lidze. Znicz również to pokazuje i nie ma sensu w taki sposób, moim zdaniem, to rozpatrywać. Trzeba bardzo mocno przygotowywać się pod kolejnego przeciwnika i tak będzie pod Wisłę Kraków. A czy Pan w takim razie podchodzi do tego tak, że jeśli będzie bardziej otwarta gra przeciwnika, to GKS-owi będzie łatwiej? Nie chciałbym tutaj dywagować, ale tej przestrzeni na pewno dzisiaj mieliśmy bardzo mało. I mamy zawodników, którzy lubią atakować przestrzeń, być może by tak było. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.